Dzień dobry, cześć, witajcie, z tej strony Łukasz z Podróżowania. Przychodzę dzisiaj do Was tutaj nietypowo, ponieważ nie w niedzielę, a w środę. I dzisiaj zapraszam Was na takiego też nietypowego vloga. Nie będzie to vlog z budowy kampera, ani nie będzie to vlog z naszych podróży. Będzie to vlog z podróży nie naszych, ale maczaliśmy w nich palce. Kilka miesięcy temu w grudniu wydaliśmy książkę razem z Busem przez Świat, a tak w zasadzie to Busem przez Świat wydało książkę z Podróżowanie. Był to poradnik podróży samochodowych i van life'u. Przepiękna, wielostronicowa książka zawierająca ogromną ilość porad związanych właśnie z tym, jak przerobić busa na kampera oraz jak odnaleźć się w podróży, co spakować, co zabrać, na co zwrócić uwagę, gdzie znaleźć miejsce noclegowe, jak przetransportować samochód na inny kontynent, no i wszystko to, co powinno się wiedzieć na temat podróży samochodowej i kamperowych. No i w związku z premierą tej książki zrobiliśmy też taki konkurs. Był to konkurs fotograficzny. Można było w nim wygrać wynajem kampervana na jeden tydzień. To był kampervan od Vandalvana i były trzy takie nagrody, czyli trzy ekipy mogły wygrać wynajem kampervana na tydzień. No i moi drodzy, to już się wydarzyło. Konkurs się dawno temu zakończył. Nagrody zostały odebrane. Było to my zarezerwowaliśmy tego kampera na cały lipiec. No i przez lipiec naszej widzowie i zwycięzcy konkursu mogli sobie nim podróżować. Moi drodzy, chciałbym Wam teraz pokazać ich reakcję, ponieważ skontaktowałem się z wszystkimi tymi parami, poprosiłem o to, żeby nagrali takie krótkie wideo z tego, jak im się podobało, jak im się żyło w van life'ie, jak spróbowali w van life'u, bo większość z nich spróbowała po raz pierwszy życia w vanie. No i za chwileczkę Wam powiedzą, jak im się żyło. Na pierwszy rzut idzie Paulina z Michałem. Ich zdjęcie nas urzekło najbardziej, ponieważ to było zdjęcie z traktorzystów, tam był traktor. Do traktora była przyczepiona przyczepa, na przyczepie namiot i to był taki ich sposób na pokazanie po prostu ich oczami van life'u. Mi się to bardzo spodobało, dlatego też oni dostali pierwszą nagrodę. No i teraz możecie zobaczyć, jak im się podróżowało. Cześć! Cześć, z tej strony Paulina i Michał. Od naszej podróży Vandalvanem minęły już 2 miesiące. Ten wyjazd był dla nas super doświadczeniem. Wcześniej obserwowaliśmy van life tylko w internecie, a teraz mieliśmy okazję doświadczyć go sami. Pojechaliśmy na Podlasie, podróż rozpoczęliśmy od Augustowa i okolic, następnie pojechaliśmy do Białegostoku i okolic, przejechaliśmy przez Koszyniany i Bochoniki, dotarliśmy do Białowieży, jeździliśmy rowerami po Parku Białowieskim i na koniec pojechaliśmy do Grabarki. I uważamy, że na Podlasie to jest świetny kierunek na pierwszą podróż vanem albo kamperem, ponieważ jest tam dużo miejsc noclegowych, darmowych, z infrastrukturą, czasami z wodą, nawet prądem. Podczas tej podróży ani razu nie nocowaliśmy na żadnym płatnym parkingu. Udawało się spać na dziko, bo była taka możliwość. Wszystko mieliśmy po drodze, wszystko mieliśmy na trasie i też nie musieliśmy jakoś specjalnie szukać tych miejsc. No i podróż Vandalvanem była jeszcze dla nas specjalna, że zaręczyliśmy się podczas podróży w Topile w Puszczy Białowieskiej. No to nie było spontaniczne, bo to było już wcześniej planowane, że akurat w tym miejscu. Podczas planowania trasy po prostu znalazłem to miejsce i postanowiłem tam się zaręczyć. Jest taka śmieszna anegdotka. Zanim jeszcze wygraliśmy vana, jak tylko wysłaliśmy zdjęcia z tym ciągnikiem i z książką, sobie tak w duchu powiedziałem, że jak uda nam się wygrać vana, to się oświadczy. Więc dobrze, że wygraliśmy. Jeszcze raz dzięki bardzo za możliwość podróży vanem. Bardzo miło wspominamy. Tak. I na pewno jeszcze będziemy kiedyś podróżować. Vandalvan jest w ogóle świetnym vanem dla początkujących. No super, bardzo byliśmy zadowoleni. Świetne ułożenie w środku, rozstawienie wszystkiego. Czuliśmy się bardzo bezpiecznie podczas podróży i super, polecamy każdemu. Pozdrawiamy. Jak widzicie, ten wyjazd przejdzie do pamięci nie tylko u nas, nie tylko u Vandalvana, ale również u całej rodziny Michała i Pauliny. Dużo miłości na nowej drodze życia i cieszymy się z tego, że będzie ślub, że będzie nowe tutaj małżeństwo się szykowało, podróżników. No i życzymy oczywiście własnego kampervana i wielu niezapomnianych podróży. Teraz przechodzimy do rodziny zwanej Capki Team. Część z Was może już ich znać, ponieważ się mocno udzielają na Instagramie. Jest to rodzina z
Kus z miejscowości Kozy. Oni wygrali drugą nagrodę. To była nagroda, którą akurat przyznało im Busem przez świat, ponieważ to było zdjęcie, które im się najbardziej spodobało. No i oni zrobili takie klocki Lego i zrobili tam i mnie, i Kasię, i Karola, i Ole, i nawet Gaję, która jeszcze wtedy była w brzuszku, ale już była, dlatego też dostali tą nagrodę. Zdradzę, że myśmy się spotkali z Capkami nad morzem, jak byliśmy, poznaliśmy tą rodzinę i serdecznie pozdrawiamy, a teraz zobaczcie, co oni powiedzą o tym wyjeździe. Cześć, ja mam na imię Paweł. I wraz z żoną Agnieszką oraz naszymi córkami Mileną i Lidią i naszym pupilem Regę tworzymy ekipę Capki Team. Ostatni czas był dla nas prawdziwą vanlife'ową przygodą, a wszystko dzięki pobycie w Wandalwanie. Wiadomość o wygranej była dla nas ogromnym zaskoczeniem, bardzo dużą radością, natomiast im bliżej wyjazdu, tym coraz więcej mieliśmy wątpliwości, trwały dywagacje, jechać, nie jechać. Ale w myśl zasady, lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż żałować, że się nie zrobiło. Decyzja została podjęta, pojechaliśmy i powiem tyle, nie żałujemy. Jeżeli chodzi o to, jak wykorzystaliśmy naszą wygraną w konkursie, no to zaraz po odebraniu Wandalwana z Warszawy obraliśmy kierunek ku Zatoce Gdańskiej. Nie mieliśmy jakiegoś takiego konkretnego planu, który chcielibyśmy zrealizować w tym tygodniu. Takim naszym must have, jeżeli chodzi o miejsca, to na pewno był wał ujścia Wisły w Mikoszewie i klif w Mechelinkach. Wał w Mikoszewie to jest dla nas takie sentymentalne miejsce ze względu na to, że rok temu zapadła tam ostateczna decyzja na temat kupna naszego kampera. Pojechaliśmy tam dobrze po 22, więc było już ciemno. Na miejscu spotkała nas niemiła niespodzianka, bo okazało się, że nie wjedziemy na wał ze względu na to, że jest to kolejne miejsce na dziko w Polsce, które zostało zamknięte. Na szczęście udało nam się znaleźć trochę poniżej taki malutki parking, tam spędziliśmy noc, też z widokiem na Wisłę. Spotkaliśmy super ludzi i kolejnego dnia ruszyliśmy dalej, żeby zobaczyć w tym tygodniu jak najwięcej miejsc. Odwiedziliśmy Sobieszewo, Karwińskie Błota, byliśmy nad Jeziorem Żarnowieckim, Osłoniną, Gdańsk Brzeźno, Mechelinki, Rewa. No i można patrząc z góry na mapę, można odnieść wrażenie, że nie przejechaliśmy jakieś tysięcy kilometrów, co też no, nie było naszym zamiarem, prawda? Dokładnie. Nasz wyjazd miał uchodzić pod hasłem slow. Tak też było. I taki był. Był slow. Ten tygodniowy wyjazd dostarczył nam emocji i wrażeń, które dostarcza życie w vanie, czyli van life. Bo począwszy od planowania miejscówek, poprzez serwis kampera, poprzez gotowanie w tym vanie, no po prostu życie na czterech kółkach. W zasadzie ten van life, o którym tyle czytaliśmy, tyle oglądaliśmy, w ciągu tego tygodnia odbył się, co prawda w takim przyspieszonym tempie, ale udało się zrealizować. Największe zaskoczenie. No, największe otwartość ludzi spotkanych po drodze, te rozmowy z nimi, nie? Wieczorami przy ognisku często. Rozmowy o wszystkim zupełnie obcymi, pierwszy raz widzianymi ludźmi, prawda? A czuliśmy się tak, jakbyśmy stali się... Tak, jakbyśmy się spotkali gdzieś po jakimś czasie. Dokładnie. I wspominali stare czasy, nie? Tak. Czasem człowiek z bliskim znajomym i tak nie porozmawia. Jakby ta sama aktywność i forma spędzania czasu okazuje się, że otwiera języki, otwiera rozmowę. I człowiek się naprawdę czuje, jakby się było... Jakby częścią tej grupy, tak, jakby nie? się było jedną wielką rodziną. Mimo, że posiadamy swojego kampera, którego bardzo kochamy, to jednak zaczynamy się rozglądać za czym? Za vanem. Za vanem. Na przebudowę. Na przebudowę. Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim organizatorom konkursu za umożliwienie nam przeżycia tak wspaniałej przygody. No i co, do zobaczenia gdzieś w trasie. Cześć! No i na koniec Maria i Bogdan, czyli Mikołaje, my ich tak nazwaliśmy, ponieważ na zdjęciu zwycięskim na całej tej sesji byli przebrani za Mikołajów, za Mikołaja i panią Mikołajową. Bardzo wesoła parka, bardzo sympatyczna. Przyznaliśmy im nagrodę, to była taka nagroda grupowa, ponieważ i Karol i Ola z Busem Przeświat oraz Łukasz i Kasia z podróżowania zdecydowaliśmy, że to właśnie będzie trzecie zdjęcie zwycięskie. Tego co widziałem, była to udana podróż, no zresztą oni wam sami pokażą i powiedzą. Cześć! Cześć! Cześć. Cześć. Pomachamy. Pomachamy. Ja jestem Maria. Tu jest Bogdan. Gątowiec podróżny. Gątowiec podróżny. Jako? Zwany Gątowce także. Cysiu, co ci się najbardziej podobało w podróży? Mi się podobało łóżko. Łóżko, tak. Bo łóżko faktem to... jest, że spało się po królewsku, prawda Cysia? Tak. A faktem drugim to było składane. Podobało ci się, jak się Wandalwan zakopał w piasku? Tak! Bardzo, bardzo!
nie mieliśmy. Ale zdrajcy. Bo mieliśmy przygodę, oczywiście wandalwanową, który nam się zakopał solidnie w piasku na jednym z kampingów. Hańczy. I był problem, czy dalej pojedziemy. Ale życzliwi ludzie są na świecie i nas wyciągnęli. Plan mieliśmy fantastyczny, przygotowany dobre pół roku wcześniej, opracowany na tip-top i niewiele z tego wyszło. Ale o aptekach zapomnieliśmy. Noclegi przygotowane były oczywiście także, wyszukane na różnych grupach kamperowych. Dwa tylko były w tych miejscach. Ale spaliśmy spontanicznie. W których, które były zaplanowane, ale tak jak Magda mówi, spaliśmy u fantastycznego księdza, nie na plebanii, ale pod kościołem. Dziady kościołowe. I od księdza tak. Było w Strożyskach, w fantastycznym miejscu, przy pięknym średniowiecznym kościółku. Mało tego, że ksiądz nas tam przygarnął, to jeszcze dostaliśmy do domu pół spiżarni zapraw. Tak, jego mama, która była kobietą już solidnie po 80, zaprosiła nas do siebie, przyniosła herbatę i dała tobie ciasteczka. Ciasteczko, siodło. Dobra. Co jeszcze widzieliśmy? Autentyczne tropy dinozaurów. O. Naprawdę. Naprawdę, tamtędy chodziły i ścigały się, tak? I prehistoryczne komary i bąki, prawda? I byliśmy na Marsie czy u Flintstonów? Na Marsie. Nie no, podróż była zaplanowana i powiedzmy, że miejscami pominięto wszystkie plany, była spontaniczna. Wandalwanie, kochamy cię. Wandalku. Wrócimy. I wrócimy z tatą, na pewno. A mi dajcie Marceliny, na pamiątkę kierownicę, fajna była. Który właśnie nas tutaj nagrywa, taki cichy mistrz drugiego planu. Wandalwan był taki. Taki mały? A co jest większe, Wandalwan czy Władzia? Władzia. Bo my teraz śpimy we Władzi. Tak. Będziemy tutaj dzisiaj obserwować kulminację spadające gwiazdy. Perseidy. To co? To żegnamy się. Dziękujemy. Dziękujemy busem przez świat. Dziękujemy podróżowaniu za Wandalwan 2. I dziękujemy Wandalwanom za wandalkę. Dobra, chodź. Tak jak widzicie, bardzo dużo radości, bardzo dużo miłości, bardzo dużo pięknych widoków, pięknych przygód i niezapomnianych chwil zarówno dla jednej, drugiej, jak i trzeciej ekipy. Bardzo się cieszymy. My wszyscy, cała ekipa i Karol, Ola, Gaja, Kasia i Łukasz cieszymy się bardzo, że mogliśmy tym konkursem sprawić tak dużo radości innym ludziom. Dla mnie osobiście to było niesamowite przeżycie, móc śledzić ich reakcje i obserwować to zadowolenie, ten błysk w oku i to poczucie wolności, które mieli okazję spróbować dzięki temu konkursowi. Także ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w ogóle w tym konkursie. No niestety nie było możliwości, żeby wszyscy wygrali, ale jak widzicie, te nagrody trafiły naprawdę w dobre ręce. Cieszę się, że zaszczepiliśmy, zwłaszcza wśród młodych ludzi, tą chęć do vanlife'u, bo im więcej będzie nas vanlifersów, tym będzie lepiej się nam podróżowało, bo będzie po prostu więcej osób tak samo myślących, podróżujących, wiecie o co mi chodzi. Jeżeli chcielibyście dołączyć do wszystkich osób, które posiadają ten poradnik podróży samochodowej, to serdecznie Was zapraszamy na nasz sklep podróżowanie.pl lub do busem przez świat, do sklep busemprzeświat.pl. Tam możecie sobie nabyć te książki, zamówić do siebie. One są niesamowicie pięknie wydane, w grubej okładce, z dużą ilością zdjęć, z ogromną ilością treści. To jest idealny też prezent dla kogoś, kto myśli o podróżowaniu, kto lubi podróżować, albo kto chciałby mieć vana, kto chciałby mieć kampera, albo dla kogoś, kto chce wynająć nawet kampera i nie wie dokładnie, jak to wszystko ogarnąć, bo to jest jego pierwszy raz, albo kupuje przyczepę, albo kupuje vana, bo naprawdę, uwierzcie mi, z ręką na sercu, to jest Biblia vanlife'u i podróży samochodowej. Tam jest wszystko to, co powinniście wiedzieć, co my powinniśmy wiedzieć kilka lat temu, jak zaczynaliśmy naszą przygodę. Także naprawdę nie ściemniam, z ręką na sercu mogę Wam polecić tą książkę, bo jest niesamowita. No i wysyłam Wam, że tak powiem, po resztę do nas na sklep. Jeżeli ktoś jest z zagranicy i nie może sobie papierowej wersji kupić książki, ponieważ albo wysyłka nie działa, albo po prostu jest droga, to są też wersje elektroniczne, można sobie ściągnąć na e-booka, na czytnik, czy na telefon i tak po prostu ją przeczytać i zapoznać się z treścią. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa, pa.